Cześć! Z tej strony grzesiekzoft.pl dzisiaj porozmawiamy sobie o telewizorze marki Sharp. Widzicie go teraz tutaj z tyłu za mną, i jest to sprzęt, który, uwaga, skusił mnie przede wszystkim. Nie będę tego ukrywał ceną. Dlaczego? Dlatego, że jakiś czas temu na kanale mogliście zobaczyć test 65 od Sharpa, która w przedziale około 4000 zł oferowała zaskakująco dużo. I był to telewizor, który po prostu w tym przedziale cenowym i w tym rozmiarze naprawdę miał czym zapunktować. I tutaj pojawiło się kilka pytań. O telewizory tańsze, o Szarpa, no bo tutaj widzimy, że jeżeli chodzi o te marki, takie, które stereotypowo są pierwszym czy drugim wyborem, tak zwanego przeciętnego Polaka, to ten Sharp gdzieś znajduje się nie na samym początku, bo tutaj byłyby inne marki też na S, natomiast gdzieś troszeczkę z tyłu i on gdzieś z tyłu tam sobie przebywa. Ale czy to przebywanie z tyłu jest słuszne, to mnie bardzo ciekawiło, bo skoro telewizor za mniej więcej 4000 zł, 65 celowy, potrafił zrobić dobre wrażenie, to za. Zacząłem zastanawiać się, jak będzie sprawdzał się telewizor, który ma 55 cali, czyli taki typowy standard, coś czego poszukuje większość osób, które szuka telewizora niedrogiego. A nie drogiego, przez to będę rozumiał 2000 zł, tą magiczną granicę 1999 zł i ani jednej złotówki więcej. Więc mamy telewizor, który kosztuje niespełna 2000 zł. Mamy telewizor, który ma 55 cali, który oczywiście, tak jak teraz go widzicie za mną, to nie jest jakaś bardzo wymyślna matryca i ona ma swoje bolączki. Ale telewizor, uwaga, pracuje na Androidzie. Więc mamy tutaj system, który pozwala naprawdę na wiele, pozwala doinstalowywać różne rzeczy, działa płynnie, działa responsywnie, daje przy. Jemność, zużytkowanie to jest coś, co wyróżnia w tej półce stanowisko urządzenie. Mam obsługę HDR10, mam obsługę HLG, ale uwaga, mamy też wady, o których trzeba wspomnieć prosto na samym początku. Nie jest to telewizor dla graczy. Mamy tutaj dosyć spory input lag, który wynosi około 50 ms, jest to opóźnienie. Jeżeli sobie uświadomimy, że te telewizory, które są rekomendowane dla graczy, mają pięciokrotnie mniejsze, no to nagle okaże się, że aha, w tych. Pieniądzach, warto poszukać czegoś innego, co będzie bardziej dedykowane dla graczy. teraz jest pytanie takie, czy telewizor za 2000 zł, czy 55-celowy telewizor za 2000 zł potrafi nam zapewnić spokojne seanse? I od razu muszę wam odpowiedzieć tak, o ile, uwaga, spełnimy jeden bardzo ważny warunek, jaki o tym za chwilę? Tym razem nieco przewrotnie, zacznę od wad. I jeżeli szukacie wad w tym urządzeniu, od razu Wam pokażę jedną, która pierwsza, która rzuciła mi się od razu w oczy po odebraniu tego sprzętu. Zobaczcie, to jest pilot, to jest bardzo klasyczny dla Sharp'a pilot. Działa sprawnie, jest intuicyjny, nie ma żadnych zastrzeń poza jednym. Widzicie to klapkę baterii. I teraz spójrzcie, zrobię coś takiego. Tak, to była klapka, która właśnie odpadła, czyli uwaga, klapka ma słaby zaczep. Ta klapka lubi z pilota wypaść jeżeli on upadnie gdzieś na podłogę i trzeba będzie szukać. Więc na to uczulam, że to jest detal, który Gdzieś tam może nam przeszkadzać. Pytanie: Czy to jest kwestia mojego egzemplarza, który do mnie trafił, czy to jest kwestia, bo on oczywiście, właśnie nadmienie, że to nie był nowy sprzęt. To był sprzęt po innych testach. Być może ten pilot swój już przeszedł. Ja tego nie wiem, ale mówię lojalnie, co tutaj znalazłem. Jest ta klapka z tyłu, może nam gdzieś tam ginąć. Jeżeli chodzi o inne wady, jak już wspomniałem, nie będzie to na pewno telewizor dla graczy. Jeżeli chodzi o kolejne wady, będzie to telewizor, który, uwaga. I to będzie ta wada numer jeden. Wymaga tego, żebyśmy siedzieli bezpośrednio naprzeciwko niego. Dlaczego? Zobaczycie w tym momencie. No właśnie, jak może było się domyślać. Mamy tutaj kąty widzenia, które są naprawdę mizerne. I jeżeli się okaże, że nie będziemy mogli siedzieć idealnie na wprost telewizora, to nagle się okaże, że czernie jest czarna, że kolory nie są naturalne, że to w ogóle wszystko wygląda tak, no że po prostu nawet 2000 zł będzie kwotą, której będziemy żałowali. Natomiast jeżeli uda nam się siedzieć na wprost, no to ten obraz potrafi zaskoczyć pozytywnie. A czym potrafi zaskoczyć? Najlepiej będzie, jeżeli ja teraz przestanę gadać i pokażę Wam, jak ten obraz wygląda. Wieczorami i w nocy FN2KA w wersji 55 sali to jest oczywiście plastik. Te ramki, które tutaj sobie widzicie, ta bezramkowa konstrukcja, jak to ładnie producent określa, one są z plastiku. W tej klasie cenowej chyba niczego innego bym się nie spodziewał. Rzeczą, która może sprawić troszkę problemu, jeżeli chodzi o samo ustawienie tego telewizora, jeżeli nie zamierzacie wieszać go na ścianie, będą nóżki, które uwaga są umieszczone tutaj po bokach telewizora, nie gdzieś centralnie. Nie mamy centralnej stopy, mamy to po bokach telewizora, więc jeżeli mamy wąski mebelek na którym telewizor stoi do Chcemy zmienić na ten sprzęt, to szykujmy się też na zmianę tego mebelka. Jeżeli chodzi o same wrażenia wizualne, jaki ten sprzęt oferuje, to trzeba powiedzieć wprost, że są tu wszystkie wady i wszystkie zalety sprzętu, gdzie mamy matrycę typu VA. Więc kąty widzenia, więc kolorystyka, ale uwaga, mamy tutaj nie krawędziowe, więc to światło nie wydobywa się z krawędzi urządzenia, ale to podświetlanie bezpośrednie, więc już mamy ciekawy plusik. Sharp 55FN 2 ka jest dosyć sensownie wyposażony. Znajdziemy tutaj cztery złącza HDMI, dwa złącza USB, gniazdo słuchawkowe, optyczne wyjście audio, czytnik kart microSD, ale uwaga, pamiętajmy o tym, że znajdziemy tutaj HDMI wersji 2.1 i ERC tylko na jednym slocie, na jednym HDMI i to jest bardzo istotne. Warto też pamiętać, że żadne z złącze HDMI nie obsługuje niczego, co uprzyjemni nam gry, czyli nie będziemy mieli tutaj 120 herców, natomiast urządzenie pracuje w 60 hercach permanentnie. Jeżeli chodzi o sam obraz, to naprawdę nie jest źle. Przede wszystkim HDR i Dolby Vision radzi sobie bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o brzmienie, mamy tutaj głośniki Harmana, do czego już Sharp nas dąży przyzwyczaić. Więc ten telewizorek, mimo relatywnie niskiej ceny, no dobra, mimo niskiej ceny i mimo relatywnie niewielkich rozmiarów, ma czym zagrać, aczkolwiek dyskoteki na nim nie zrobicie. Wracając do samego obrazu, mamy tutaj całkiem niezły HDR. Mimo tego, że jasność maksymalna nie jest zbyt wysoka, to można liczyć na fajne kontrasty, można liczyć na to, że obraz będzie dynamiczny. Kolor będą dosyć żywe przestrzeń, nawet jakaś pojawi się na tym, co widzimy, to są bardzo sensowne wyniki, jeżeli chodzi o taką półkę cenową. Jeżeli chodzi o czerń, jeżeli chodzi o podświetlanie samego ekranu, to chciałbym wam powiedzieć wprost, że obawiałem się różnego rodzaju białych, jaśniejszych plam na tym ekranie nierównomiernego podświetlenia, czego co zdradzi na pierwszy rzut oka, że my obsujemy ze sprzętem tanim i czegoś takiego po prostu nie znalazłem mamy wyłączony telewizor, chciałbym Wam pokazać jak wygląda menu, co możemy tutaj uzyskać, jak wygląda odbiór telewizor, różnego rodzaju, więc zobaczycie jak ten ekran wygląda i od razu chcę Wam powiedzieć jedno, jakiś czas temu ktoś bardzo słusznie zwrócił mi uwagę, żeby ustawić ISO na jednym poziomie tak, żeby ten aparat nie dostosowywał się do tego, co tutaj zobaczymy, mam teraz ustawioną 320, ISO 320 I nie będę tego zmieniać przez cały film teraz widzimy główny ekran, na głównym ekranie będą nasze ulubione aplikacje zobaczcie, mamy tutaj Netflixa, YouTube Suba Prime, Disney, Apple, Piloty, Kanal Plus, e, Telewizja od Apple Wiki, YouTube Music, Kids, HBO Max, wszystko co by nam się gdzieś tam mogło przydać, oczywiście się tu znajdzie. I tym co jest ciekawe, to dodajemy sobie aplikację. Zobaczcie. I mogę sobie bez problemu dodać coś, co mnie zainteresuje, a czego tutaj na głównym ekranie jeszcze nie ma. I to nie jest zamknięta kolekcja, bo to, ja te aplikacje mogę bez problemu tutaj doinstalować. Tutaj będzie to, co ostatnio oglądaliśmy. Tu będą promowane rzeczy z Netflixa, dalej będzie YouTube, dalej będzie to, co na Prime. Ciekawego się działo, dalej będzie WP. Tutaj będą kolejne streamingi. Ten układ wygląda dosyć przejrzyście, dosyć sensownie i tak naprawdę, zobaczy, jest tego całkiem sporo. To, co chciałbym Wam pokazać dalej, to będą aplikacje. Mamy aplikacje zainstalowane i to jest bardzo ciekawa sprawa. Bo już na wejściu, tak jak widzicie, to jest z czego wybierać. Ale to, co świadczy o przywadze tego telewizora, to sklep play. I teraz zaczekamy sekundę. Ładuje się nasze konto. Oczywiście musimy być zalogowani, żeby korzystać z dobrodziejstw tego co oferuje nam sklep Play mamy tutaj aplikacje, które możemy bez problemu sobie doinstalować zobaczcie, tego będzie naprawdę sporo i jeżeli mamy telefon na Androidzie to wiemy czego można się spodziewać tak naprawdę nie powinno być tutaj problemu z tym, że nagle jakaś aplikacja nam zniknie, bo będziemy mogli bez problemu coś zawsze doinstalować mamy edytory, wideo, twarzaczy wideo, muzykę, rozrywkę, dźwięk Masę, masę aplikacji, które po prostu znamy, na przykład z naszych smartfonów I to mi się bardzo podoba, za to bardzo szanuję urządzenia, które pracują pod kontrolą Androida I tak naprawdę, zobaczę ten sprzęt tutaj, mimo że jest budżetowy, trzeba to powiedzieć wprost, on działa płynnie Ja teraz sobie mogę przełączać bardzo szybko, przemieszczać się po menu i nic tutaj się nie dzieje Co by pokazywało, że są jakieś zwiechy, są jakieś rzeczy, które pokazują nam utratę płynności Chciałem Wam pokazać, jak wygląda nagranie w 4K z YouTube'a i tutaj oczywiście widzicie off-tech'a, ale z prostej przyczyny, dlatego że bardzo często po prostu YouTube wycina te fragmenty albo wskaże, żeby je wyciąć ze względu na prawa autorskie, więc nie chcę mieć problemu z prawami autorskimi, jesteśmy skazani na to, żeby przez jakiś czas pogapić się na to, co zarejestrowaliśmy na ostatnim audio video show, ale moim zdaniem ten obraz, jaki tutaj można zobaczyć jest płynny, jest naturalny, nie jest w żaden sposób przesadzony i płynność samych ruchów jest naprawdę ok, a pamiętajcie, że to były nagrywane Aparatem oczywiście w 4K, natomiast sprzętem no, dosyć prostym, takim, który nie jest zbyt wyrafinowany, Sony ZV-1, czyli bardzo, bardzo prostym aparatem przeznaczonym dla vlogerów. Wróciliśmy na YouTube'a i na YouTube'ie chciałbym Wam pokazać, jak możemy manipulować obrazem, bo to będzie bardzo ciekawe. Mamy tutaj menu, obraz, tryby obrazu, mamy Dolby Vision... Mamy podświetlenie, jasność, kontrast, nasycenie, odcień, ostrość, gamma, temperaturę kolorów, zaawansowane opcje wideo, strojenie kolorów i 11 punktową korekcja balansu bieli to jest naprawdę solidna wartość. I wszystko, co wystarczy dla osób początkujących, znajdzie się w tych trybach obrazu, bo nie musimy manualnie niczego ustawiać. Wystarczy, że wybierzemy sobie jeden z trybów, jaki został już tutaj predefiniowany. I ja na co dzień korzystałem, oczywiście, z trybu filmowego, bo on jest najbardziej naturalny, taki lekko przygaszony, ale bardzo dobrze wygląda tutaj na wprost, jeżeli ten obraz oglądamy. I teraz zobaczcie, zmienię sobie na standard. 3-4. Momentalnie zrobiło się jaśniej, ten obraz robi się bardziej żywy, bardziej dynamiczny, bardziej jasny, ale też taki bardziej powiedziałbym, że naświetlony całościowo. Zawsze to poświetlenie nagle tutaj nam na stówę wyskoczyło, ja to trochę zmniejszę, bo to jest przesada. Natomiast ze standardowego, jeżeli zmienimy sobie na żywy, czyli tutaj powinniśmy się spodziewać tych podbitych kolorów. Uwaga, raz, dwa, trzy i co się dzieje? Jest. Znowu bardzo jasno, znowu chciałbym to troszeczkę sobie zminimalizować, ale czy te kolory pojawiły się bardziej żywe, no tak mi się wydaje, że są troszkę podbite, ale o dziwu nie są jeszcze jakoś podejrzanie nienaturalne, ale jak dla mnie najsensowniejszym obrazem, na jaki tutaj można liczyć, to będzie tryb filmowy, zobaczcie, jest wszystko teraz stonowane, te kolory może są takie lekko pożółkłe, ale jest to coś, co sprawia, że mamy wrażenie obsuwania z takim obrazem bardziej filmowym, bardziej kinowym, tak bym to określił. Mnie się taki efekt bardzo podoba. I jesteśmy ponownie w głównym menu, i tutaj chciałem Wam pokazać szczegółowość ustawień, na jakie można liczyć. Jesteśmy w ustawieniach: sieć i internet. W sieci i internecie znajdziemy Wi-Fi, ja połączyłem się przez Wi-Fi, mamy inne opcje, możemy się połączyć też przewodem. To wszystko tutaj naprawdę działa bezproblemowo, działa bardzo sprawnie. Jak widzicie, kanał kontrola rodzicielska i licencje w aplikacjach. Znajdziemy to, z czego korzystaliśmy jakiś czas temu. Możemy sprawdzić uprawnienia aplikacji, dostęp do aplikacji, bezpieczeństwo i ograniczenia, ustawienia urządzenia. Informacje, data i godzina, minutnik, język, klawiatura, wejścia, zasilanie, obraz, dźwięk. Zobaczcie, jeżeli chodzi o dźwięk, mam dźwięki systemowe. Opóźnienie na głośnikach EARC, o którym wspominałem na początku. Pamięć 4 i 3 giga na jakieś dane. Ekran główny można dostosować, tryb klepowo odpalić. Asystenta Google też można obsługiwać głosowo. Tutaj mamy budowanego Chromecasta, wygaszacz ekranu, lokalizację, użycie diagnostykę, uruchomienie ponowne. I chciałbym wrócić jeszcze na sekundkę do informacji. Tutaj zobaczycie sobie nasze urządzenie, jak się nazywa, i nasz model, który testujemy w wersji Android TV. To jest 11. Tutaj ostatnia aktualizacja to jest 2022 rok. No, troszeczkę zbyt nowe to nie jest. Teraz sprawdzimy sobie, jak wygląda zwykła telewizja. Wybierzemy sobie wejście. Wybieram HDMI, które jest podpięte, i uwaga, przełączymy się na zwykłą, zwykłą telewizję. A ja teraz to wszystko wyciszę, żeby nam nie przeszkadzało. Mamy tutaj oczywiście upskalowanie tego sygnału. I co my tutaj zobaczymy? Tak jak teraz widzicie, mamy zwykły jakiś serial na TVP1. Ja oczywiście te kanał będę wybierał absolutnie losowo, więc nie ma to większego znaczenia. niczym się tutaj nie kierowałem, tylko tym, jak one są ułożone, ustawione w moim dekoderze. Mam jakiś serial na jedynce i tutaj spróbujemy troszeczkę przestawić to, co widzimy. Żeby to zrobić, wybiorę sobie menu. Mamy tutaj źródło, obraz, dźwięk, zasilanie, opcje zaawansowane, ustawienia. Wystarczy mi na razie obraz tryb eko zmienimy na tryb filmowy 3 4 i jest tryb filmowy moim zdaniem różnica jest widoczna gołym okiem z tego trybu eko oczywiście każdy będzie lubił takie troszeczkę przygaszone kolory więc też zobaczmy sobie jakby to wyglądało jeżeli wybierzemy sobie bardziej żywy obraz wyglądałoby to w ten sposób Żywy. Zmieniamy z powrotem na filmowy 3-4. I mamy tryb filmowy. Teraz przełączymy troszeczkę na inne kanały. Zobaczymy, co się dzieje na innych kanałach. Mamy tutaj akurat reklamę. Przełączymy dalej. Mamy tutaj. Hmm. To też mnie dziwi. Dalej mamy reklamę. Aczkolwiek to był inny kanał. Tutaj z kolei mamy chyba też reklamę. Już przypominam się dlaczego przestałem oglądać telewizję. Dalej mamy jakiś trzeciorzędny serial czy reality na ratunek. Okej, okay. ale to będzie coś zbyt podobnego, co widzieliśmy na jednym, więc przejdziemy troszkę dalej. Tutaj mamy coś dalej podobnego. Tutaj mamy coś jeszcze podobnego. Można podglądać, jak pracują kurierzy, policjanci i, Bóg wie kto jeszcze. Chciałbym, żebyśmy troszeczkę poglądali nagrań z YouTube'a, takich w lepszej jakości. Mam tutaj 4K, mam tutaj obrazy relaksacyjne, więc ten obraz będzie tutaj taki majestatyczny. Będzie to zwykle przyroda taka dosyć statyczna. Ja teraz przybliżę troszeczkę to, co widzimy i stopniowo zacznę oddalać. W pomieszczeniu teraz tu, gdzie jesteśmy jest dosyć ciemno, ale to jest taki półmrok. Mamy kilka źródeł światła. I tak naprawdę jest to takie zwykłe wieczorne oglądanie, taki zwykły wieczorny seans. Widzicie, jak wyglądają biele, widzicie, jak wygląda taki obraz jaśniejszy. A teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do czegoś, co pokaże, jak wyglądają czernie, bo pewnie duża część z Was czeka właśnie na to. Tak jak obiecałem, tak zrobiliśmy. Mamy teraz widok na otaczające nas. Gwiazdy, mamy taki nocny widok na niebo. Wygląda to bardzo dobrze. Kolory są nasycone. Te efekty są tutaj bardzo, bardzo baśniowe, tak bym powiedział. Natomiast teraz pomieszczenie, w którym jestem, jest oświetlone z dwóch stron takimi niezbyt dużymi źródłami światła, ale na te źródła światła są. Za chwilę zobaczycie, jak to wszystko się zmienia. Ten obraz się zmieni, kiedy ja światła wygaszę. Teraz mamy wymarzoną sytuację, kiedy jest seans i zobaczyć jak wyglądają te czerny, jak wygląda podświetlenie ekranu. Zastanawiałem się nad tym, komu mogę polecić ten model Sharpa i tak naprawdę będzie to na pewno urządzenie, dobre urządzenie, do kogoś, kto to wydać na telewizor jak najmniej. Jak najmniej, bo wydaje mi się, że mniej niż jeszcze 2000 zł naprawdę trudno zapłacić dzisiaj za sprzęt, który oferowałby mniej więcej to, co mamy tutaj, bo sam Android, co jest istotną zaletą, sama płynność pracy, jakość pracy, mimo tego, że to jest sprzęt budżetowy, on naprawdę. Wyraźnie nie odbiega od tego co oferują droższe modele, to mi się bardzo podoba. Jeżeli chodzi o samą matrycę, ona, jeżeli patrzymy na nią na wprost, jest bardzo dobra. Jeżeli odchylimy się nawet o te kilka stopni w ten sposób, to już będziemy widzieli wady typu. Panelu, jaki tutaj zastosowano, bo VA po prostu w tej postaci, jaką tutaj mamy, obraz będzie bardziej blady, czerń nagle okaże się troszeczkę mleczną czernią, i to wszystko będzie sprawiało wrażenie obrazu taniego. Ale jeżeli będziemy siedzieli naprzeciwko tego ekranu, wtedy obraz będzie naprawdę sensowny. Te kolory będą żywe, będą bogate, będzie fajna przestrzeń, fajna dynamika i coś, co sprawi, że naprawdę zastanowimy się, czy my musimy dokładać drugie tyle, na przykład do sprzętu, który zaoferuje trochę więcej. Nie na tyle więcej, że odczujemy, bo wiele osób tak naprawdę ogląda telewizję okazjonalnie, więc nie będzie się gdzieś nurzała w detalach i taki sprzęt w zupełności na nie wystarczy. Android zapewni długie wsparcie, zapewni możliwość instalowania aplikacji. Obraz w zupełności daje radę, nie ma żadnych powidoków, nie ma żadnych poświat. Jeżeli chodzi o, o płynniacze ruchu, o to jak ten ruch jest tutaj przekazywany, jest bardzo naturalny i to mi się bardzo podoba. Tak naprawdę chciałbym powiedzieć też coś o dźwięku, bo mimo że mam tutaj Harmano, to jednak warto pamiętać, że ta most, jaką znajdziemy w tym sprzęcie, nie będzie wystarczająca do tego, żeby słuchać sobie na tym urządzeniu muzyki i mówię to w pełną odpowiedzialnością, natomiast jeżeli chodzi o Oglądanie filmów o efekty dźwiękowe z tego sprzętu, one będą w porządku. Oczywiście, o ile nie przekroczymy jakoś poziomu głośności, bo wtedy dźwięki będą bardzo, bardzo zniekształcone. Ale jeżeli będziemy trzymali się tej średnicy, powiedzmy, to wtedy będzie naprawdę ok. I chciałbym powiedzieć, że jeżeli przymkniemy oko na matryce, która wymaga, byśmy siedzieli na wprost, jeżeli przymkniemy oko... Na to, że ten pilot nie jest najlepsza jakości. Jeżeli przymkniemy oko na to, że ramki będą plastikowe, że te nóżki, które telewizor trzyma, te są plastikowe i dosyć szeroko rozstawione, więc y, troszeczkę na ten design, i na wykonanie trzeba przymknąć też oko, ale jeżeli to wszystko powetuje nam cena, bo mamy tutaj naprawdę bardzo dobrą cenę, powetuje nam możliwości rozbudowy tego sprzętu, powetuje nam całkiem sen sensowne wyposażenie i obraz, który jest bardzo uniwersalny, sprawdza się dobrze przy streamingach, sprawdza się dobrze przy telewizji zwykłej takiej jaką oferują nam operatorzy kablowi, to wszystko działa tutaj naprawdę bardzo bardzo sensownie i wydaje mi się, że w tych pieniądzach śmiało można tego szarpa polecić.